Cześć, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tutaj chciałem wam pokazać, patrzcie moi drodzy, jakiego pięknego skina zrobiła mi moja fanka Malnik Ivix, podłoga YouTube. Także jeżeli ktoś jeszcze chce zrobić jakieś fajne skiny do mojej żabki, to oczywiście podsyłajcie mi. Maila wam podam oczywiście w opisie tego materiału, możecie wysyłać swoje pomysły na skiny. Ja oczywiście sobie takie skórki będę ubierać i mówię wasze niczki. Moi drodzy, dzisiaj budujemy zoo. Tak jest, budujemy zoo, ponieważ już wam idę pokazać. Tutaj w ogóle bardzo dużo się zmieniło, zaraz wam wszystko powiem, ale pójdziemy jeszcze na chwilkę tutaj, bo zobaczcie, tutaj jest druga panda, tutaj jest dalej ta chora, ja je oddzieliłem, tutaj jest inna w ogóle panda, ona jest z tego co pamiętam zdrowa, tak, do tego przyprowadziłem parę jakichś kurczaczków, tam mamy nasze farmy świnek i wszystkiego, więc dzisiaj będziemy robić zoo, żeby te postacie miały gdzie mieszkać, moi drodzy. Ja jeszcze przypominam o zostawieniu subskrypcji, łapeczki w górę, ponieważ lecimy do 10 tysięcy, boże, bijemy coś. Lecimy, moi drodzy, do 10 tysięcy, to powiedzmy stycznia, do lutego 10 tysięcy, także zostawcie suba i łapę, a my rozpoczynamy odcinek, moi drodzy. I też zachęcam was na wbijanie na stream, ponieważ jak widzicie, strasznie dużo się podziało na tym streamie, który miałem ostatnio. Streamy zazwyczaj są w weekend od rana, a tak od godziny 9, ale zawsze was informuję o tym na tej karcie, takie co się tam wyświetla, ta wiadomość co wam też wyskakuje. Patrzcie, zrobiliśmy sobie dużo bałwanów i wiecie jaki jest problem, że te bałwany, nie wiem dlaczego, ale odkąd je zrobiłem, respią nam się czasem moby w wiosce i po prostu, widzicie, tutaj był ślad creepera, którego wcześniej tak naprawdę nie było. No i wybuchł mi tutaj ten creeper, nie wiem dlaczego tak się dzieje, tu mam trochę dirta, może mi się to uda zalepić. A, właśnie uda nas spokojnie, moi drodzy, dzisiaj budujemy zoo. To jest cel na dzisiejszy szybki odcinek. A jutro jest Sylwester, więc możecie napisać, co robicie w Sylwestra w komentarzu. Czy gdzieś idziecie, czy zostajecie w domu, czy jakieś fajerwerki puszczacie, wszystko napiszcie na dole w komentarzu. Jutro też będzie sylwestrowy odcineczek, a my idziemy budować zoo. Dobra, wezmę sobie, i tutaj też zbudowałem taki dom, oprowadzę z po nim. Tutaj jak się wchodzi i się naciśnie na te płytki. O! Gra muzyka cały czas, więc to jest rewelacja, tam na dole zbudowałem taki system. I jak chcecie, to na live wam pokażę, jak to było zbudowane oczywiście, więc zostawiajcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco na live. A my lecimy, dobra, muszę to wyłączyć trochę, bo to irytuje na dłuższą metę strasznie, a też tego nie wiem, czy to będziecie słyszeć, ponieważ jest zwykła muzyka. A wyłącza się to właśnie w taki sposób, że robi się ciach. Czekamy chwilkę. Zgasł redstone'ik i włączamy. I teraz jak znowu dacie sobie na płyteczkę, to wtedy to automatycznie zaczyna grać, a my bierzemy przedmioty, moi drodzy, i lecimy budować. Budujemy dzisiaj wielkie zoo. Co bierzemy? Weźmiemy wszystko, co ja przygotowałem. To jest troszkę tego drewna. O, parę staków. Tutaj jakiś dębowy płotek. Troszkę ziemi, żeby też to tam wszystko poustawiać. I mamy też właśnie sadzonkę i przygotowałem mączkę kostną. Dlaczego mączka kostna, moi drodzy? Tam jeszcze chyba mam troszeczkę... jak to się nazywa? Kości, ale nie robiłem z wszystkiego, ponieważ po prostu zrobiłem sobie tak częściowo, jak widzicie, częściowo mam tej mączki kostnej. Tylko i wyłącznie dlatego, poczekajcie sobie zgłośnie. O, tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć po prostu na porost tych drzewek, co tutaj mam. No i mi się wydaje, że 32 drzewa to akurat będzie te 64 mączki kostne, ale to też jest niewiadoma. I zaczniemy gdzieś budować tutaj. Zrobimy sobie taką malutką bramę, myślę. Ale bramą zajmiemy się, myślę, już później. Z kobla jakoś ją zrobimy, a my się zajmiemy póki co zrobieniem takich zagród dla naszych zwierzątek. Więc załóżmy, że tutaj pierwszą taką naszą działkę. Działki będę robił raczej 10 na 10, czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taka działeczka. Nie, to trochę mało. 12 róbmy. 12 na, nie wiem ile, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dyszka jest ok, zobaczmy, chwilka, dycha może być w sumie troszkę mało jeszcze, ja tutaj to powiększę, to jest w ogóle strasznie małe, moi drodzy, mam takie wrażenie, że bardzo mało nam to zajmie i nie wiem, czy mam wystarczającą ilość płotków, bo jak już widzę, to na parę działek może mi to nie starczyć, będę musiał też dorobić. No i czy tutaj zmieścimy, no myślę, że tak po... Nie, zmieścimy, tu będzie ok, myślę, i zrobimy sobie taką małą górkę, ja tutaj mam wszystko zaplanowane, jak to będzie wyglądać, takie zoo, więc ok, robimy coś takiego, tutaj zrobię sobie takie jedno wyjście, żeby zagarnąć te zwierzaki, damy sobie tutaj coś takiego, dajcie mi to drewienko, dajcie mi to, ok, robimy coś takiego na przykład, tylko tak, żeby oni nie mogli wyjść, o, i to może być problematyczne, ponieważ te zwierzaki... mogą z tego wyskoczyć, ale dobra, zrobimy to w ten sposób, że to po prostu będzie troszkę bliżej do tych zagród, powiedzmy, na środku tak nie pasuje, to jest drzewa stawiać. Dobra, to postawimy po prostu dwa drzewa zwykłe. O, mączką kostną przyspieszymy ich porost. Ty, rośnij, o Boże, kaj mi wywaliło. Takie małe te drzewa. O, a tutaj wyszło takie ładniutkie. No i zrobimy coś takiego, jakieś kwiatki tutaj powsadzamy i tak będą żyły te nasze zwierzątka. Chyba mam kwiatki, właśnie.
ponieważ przed chwilą zbiliśmy. Dobra, i lecimy po jakiegoś zwierzaka. No ja myślę, że tutaj te pierwsze mogą być w sumie pandy. A jako, że my tam mamy chorą pandę, to póki co przeniosę jedną pandę, ponieważ nie chcę się zdziwić, żeby tamta nie była chora. Więc wyprowadzamy pierwszą pandę z wioski. No ta druga, póki jest chora, to musimy po prostu chyba czekać. Albo nie wiem, no możecie napisać w komentarzu, co trzeba zrobić, jeżeli ta panda jest chora, ponieważ ja naprawdę nie mam pojęcia. A my bierzemy tą pandę, dobra, chodź. To troszeczkę potrwa, więc ja myślę, że... Nie wiem, idzie ona za mną? Idzie! Ty, te pandy coś... No chodź. Chyba jednak nie idzie, patrzcie. Tak idzie, ale tak... Tak wątpliwie bym powiedział, szczerze. No, to może troszeczkę potrwać, no patrzcie. No, ta panda coś nie chce współpracować. Tak, chodź. Może musi zjeść jedną. O, serduszko poszło. To może teraz będzie szybciej szła. Powiem wam, że strasznie wolno te pandy idą, no ale... No idzie. Idzie, tylko jak ja mam do przejścia aż taki kawałek... No to nie wiem, czy my to zrobimy, wiecie co? Ja ten moment po prostu wytnę i zobaczymy się, jak ona już będzie tam po prostu, nie? To jest chyba najdłuższe zwierzę, jakie trzeba przeprowadzić, w sensie, wiecie, najdłuższy czas, jaki trzeba oczekiwać, aż ta panda dojdzie. No patrzcie, ona się tak muli. Ledwo schodzi po prostu ta panda, no patrzcie. Tak wolnego zwierzęcia jeszcze nie widziałem w Minecrafcie. Naprawdę to jest dramat, żeby mnie nie uderzył tutaj przez przypadek. Nie, zmieści się tam? Tu tędy pójdziemy dla bezpieczeństwa. Chodź. Może tak ją można? Nie, no to jest to samo. Ej, powiem wam, mam wrażenie, bo już owce też przeprowadzałem właśnie tam, że owca aż tak wolno nie chodziła, ale robiłem to jakiś czas temu, no ale wręcz to jest niemożliwe, żeby ta owca aż tak wolno chodziła jak ta panda. No ta panda to jest chyba najwolniejsza. Przez tyle czasu to zabiera doprowadzenie jej tam. Pytanie, jak ja tego skurczybyka jeszcze tam zamknę? Nie no. Ej, co? Aha, dobra, bo zmieniłem to. Chodź tu, chodź, chodź. Już blisko, moi drodzy, już bardzo blisko, naprawdę. Ja im tam poustawiam takie bambusy wielkie, to będzie ładnie wyglądać na pewno. Dobra, no kurde, panda, chodź. Już mało drogi nam zostało, chodź. Chodź, 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 chodź. Ty się przez jedno nie zmieścisz, więc chwila. Tak, chodź, chodź. Kurde, zaczęła jeść, no nie wierzę. Nie, nie, jeszcze troszkę, chodź tutaj, żebyś mi nie uciekła, chodź tu. No dobra, popchnę cię już tam. To już na to nie będziemy tracić czasu, no tutaj sorry pandzia, ale musimy to zrobić w ten sposób. I teraz tak, ja ci tutaj postawię troszeczkę bambusa. Oczywiście też przyspieszymy jego porost troszkę, tak o. Do tego stopnia, żebyś tutaj miała, o. Klimatycznie. I w razie czego tego bambusa się po prostu dorobi za jakiś czas. Nie, no, no pandzia, to ma się elegancko teraz. Dobra, robimy następne takie nasze pomieszczonko. Tylko tutaj mnie ktoś atakuje. Dlaczego ty mnie atakujesz, chłopie? Co ty tu robisz? Co ty sobie myślisz? Takie pomieszczonko myślę, że będzie git, ono jest troszkę większe, ale to z racji tego, że tutaj będzie troszeczkę więcej elementów. I z tej strony zrobiłbym coś takiego, że tutaj będzie płot, ok, a tutaj byśmy to zamknęli czymś takim, że tutaj będzie trawa. Zamknięte tak, żeby się nie dało przez nią wyjść po prostu. Taka jakby górka, widzicie? Taką górkę bym zrobił. Tutaj to włączymy na chwilę, okej. Tylko też, żeby do pandy nie poszła obok. Ha. Nie, no nie pójdą, kajone tam będą skakać. Zaufamy naszym zwierzaczkom. One to wszystko mogą przeskoczyć i to mnie martwi. Ta, i creeper oczywiście. Boże, to jest najgorsze, co może być w tej... Nie, naprawdę, to jest taki dramat, nienawidzę tych creeperów. To jest po prostu najgorsze stworzenie, jakie istnieje w tej grze. No i po prostu na dwa, żeby nie mogły przeskoczyć, o. W mojej głowie to wyglądało lepiej. Dobra, nie jest źle, tu tego, nikt tego nie widzi, okej? Dobra, i tutaj stawiamy sobie drzewko, na tym właśnie, na tym. Stawiamy dziwo i dajemy sobie... Okej.
I tu jeszcze jedno. Dobra, elegancko. No i to musi rozrosnąć się, nie? I będzie super. A my tutaj sobie zgarniemy kogo? Kogo ja chcę zgarnąć? Może jakieś kurczaczki, może coś? To zrobię może po prostu już to miejsce na te zwierzęta. Ja wam pokażę, jak robię to miejsce, tylko czy mi brak... Czy... No właśnie, te płoteczki to może być problem. Dobra, tyle. Tyle miejsca myślę, że jest ok. Tutaj musimy to poniszczyć niestety. No i tego zombiaka jeszcze też zniszczę szybko. Muszę zenchantować miecz, bo naprawdę 3-4 hity na zombiaka to jest zbyt długo czasu walki, żeby marnować tyle czasu. No, nic te zombiaczki nie dają, a tylko przeszkadzają. To jest przykład złego stworzenia, takiego, wiecie. Okej, okay, tutaj zamkniemy zwykle. Po prostu w ten sposób, znowu tam damy jakieś te krzaczki. Znowu damy drzewko. O, rosło za dwoma. No i czemu niektóre rosną za dwoma, niektóre za trzema? Od czego to zależy? Patrzcie, na to musiałem 5 wywalić, ale patrzcie, jak to jest wielkie drzewo, Boże Święty. Dobra, więc tutaj to wygląda już fajnie. Mamy takie małe zoo. Zrobimy tutaj też dróżkę. Tu można pooglądać, fajnie, miło. To w sumie tak zrobimy tą drogę, o, że tutaj będzie szła cały czas. W ten sposób. Tutaj to zniszczymy sobie. Dobra, no na razie coś takiego, tam gdzieś będzie to szła ta droga, tam gdzieś w stronę komisariatu można by powiedzieć, że o. Tędy, ale to na razie tego nie będziemy dobudowywać, myślę, albo dobudujemy już na szybko. No w sumie niewiele zostało. Więc tutaj bardzo blisko jesteśmy już do tego końca. O, nawet troszeczkę przeholowałem chyba. Chociaż, bo tutaj jest takie potrójne, więc... Po prostu coś takiego, że to połączymy tak ładnie. W ten sposób, o! O, no i mamy tak jakoś połączone tą drogę, tu się idzie i idzie się do naszego pięknego zoo. Dobra, teraz sobie zrobimy jedzonko i bierzemy tutaj jakieś... Ha, krówki? Krówki? Możemy wziąć króweczki w sumie. Dobra, bierzemy krówki. Boże, ile creeperów. Dobra, wiecie co? Jadę się przespać i widzimy się za chwilę. Też za parę dni wleci moja pierwsza wodka na Instagramie, więc link również wam dam moją nazwę, ale to dopiero za parę dni, moi drodzy. A teraz przejdźmy może do ściągnięcia kurczaków tam. O, weźmiemy te kurczaki, tylko gdzie one są? One chyba idą właśnie za ziarenkami. Świnie za ziemniakami, zobaczmy czy... Tak, idzie, idzie, idzie. No i patrzcie, no i oni idzie rewelacyjnie, no to jest to. Chodź, chodź. No i z nim się idzie mega szybko, no i patrzcie. I czy naprawdę ta panda musiała aż tak wolno iść, ja to mogłem zrobić poza odcinkiem i w ostatnie nie zanudzać, jakbym o tym wiedział, że ona tak wolno chodzi. To je zgarniał ktoś inny, ja tutaj do wioski tych pand nie przyprowadzałem i to jest właśnie to. Mamy kurę, moi drodzy, jedną. Póki co dam jedną, bo wiecie co, szkoda mi czasu odcinka. A teraz weźmiemy sobie świnie. Też sobie tam do tamtego miejsca, albo najpierw krowy. Tylko za czym idą krówki, moi drodzy? Zobaczmy, czy za niesionkami. Nie. To jest w ogóle zielony przyjaciel, którego bardzo nikt nie lubi. Szybko musimy go zabić, unicestwić. Dobra, on jest na 3? Nie jest na 3. Byłaby w topa, jak był na... Stwierdził, że jest na 3, a jednak nie był na 3. Okej, tutaj też nie ma drogi do tego, no to my to później zrobimy. To jest w ogóle flaga Polski, którą lubiłem właśnie na streamie, więc... Zapraszam, moi drodzy, na tym streamie, naprawdę. Dużo się dzieje. A teraz weźmiemy sobie... to chyba potrzebuję, żeby zagonić do siebie parę krówek. Tak mi się wydaje. Zróbmy to, tylko ja nie chcę zagonić wszystkich. Mi się wydaje, że właśnie za pszenicą one też szły. Wiem, że też owce szły... tak, owce też szły za pszenicą. Krowy też. Hej, mamy mały konflikt, no ale dobra, wyciągnę tak z... dwie. Tu mam, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Okej, stop. Wy już niestety tutaj na chwilę zostajecie jeszcze, moi drodzy. A wy idziecie ze mną. Chodźcie, moje drogie. Tak jest, ale mamy krówek. Ale maszerują za mną. 5 króweczek. Więc bierzemy je od razu tam, zamykamy. No i mamy już krówki też. I zrobimy jeszcze dzisiaj owce. Jakoś to udekorujemy, a na streamie będę to kończył. Będę tam powiększał to. Oczywiście, bo to póki co jest bardzo małe, nie ma co się oszukiwać.
Dobra, chodźcie tak mega blisko, mega blisko. Ja to szybko zniszczę tutaj dwa, żebyście mogli wejść. Tu coś mam? Halo? Okej, chodźcie, chodźcie. Wbijać do kwadrata. Dobra, i cyk. What ty? Gdzie ty mi tu uciekasz, chłopie? Teraz wasz dom jest tutaj, moi drodzy. O nie, no i tego się właśnie obawiałem. Kurczę, nie może to tam tak wyglądać. Muszę to zniszczyć jednak. Najpierw wezmę ją do siebie z powrotem. Tą koczkę. No, ona teraz tam nie wyjdzie. Ila. Musimy zrobić tak, hop. Tu jestem. Tu. Chodź, no chodź. Chodź tu. Dobra. Zrobimy tak. Także po prostu nie mogę wejść. Dobra, stąd przeskoczy, no ja przeskoczę. Czy ona przeskoczy? Chyba nie chcemy ryzykować. Stąd, no już ona nie przeskoczy. No jakoś to gorzej wygląda, no ale co mogę poradzić? Nie, jeden klocek tutaj mogę postawić dla wyglądu. Ona tam i tak nie przeskoczy. A to po prostu pójdzie w trawę ładnie wszystko i będzie super. To sobie zamkniemy. I lecimy jeszcze po owieczki. Tylko ja dla owieczek nie mam tutaj gotowego, że tak powiem, miejsca, więc tutaj musimy to znowu powiększyć o te parę płoteczków. Owieczki mogą mieć tyle, myślę. Tutaj mi się skończyło, czyli musimy troszeczkę dorobić. A ja już nie będę wracał do bazy, po prostu tutaj to skończymy bardzo szybko. Weźmiemy sobie troszeczkę drewienka. Wiem, że tam patyków jest sporo potrzebne, więc weźmiemy od razu 40. Desek też sporo. I chyba tak to się robiło. Tak jest. 15, czy wstyknie? Sporna sprawa, szczerze, sporna sprawa. Ale chyba styknie. Wydaje mi się, że dłuższe niż 14 to nie jest. No i się nie myliłem, miał na 12 długość, więc super. Damy sobie gdzieś tam świeczki na tym, żeby tutaj nie było nam... O, czemu to się nie stawia na tym od razu? Macie, żebyście miały jasno. I idziemy w tym momencie po owce. Owce to owce będą ostatnie w tym odcinku. A dalszą część zoo przygotuję, myślę, sam. Zrobię sam, taki na streamie zrobię. Albo po prostu tutaj jeszcze jakieś dekoracje pododajemy w tym zoo. Jakoś to ogrodzimy wszystko ładnie. A resztę zrobimy poza streamem. Przynajmniej ja to zrobię. W sensie nie, poza odcinkiem, nie poza streamem. Boże, 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 aż tyle was nie chcę, stop. Teraz wracać tam, wracać, bo was uderzę. Muszę trochę pouderzać. Kurde, daj szansę człowiekowi wyjść. Muszę od razu bić. No idź do środka. Dobra, musiałem troszeczkę jednak niestety. Zawalczyć z niektórymi owieczkami, były nieposłuszne, ale dobra. Teraz musimy iść z nimi. O Boże, ale mamy gromadę. Mam nadzieję, że się pomieszczą. Nie, no to jest dość spore to miejsce, więc... Aha, dwie czerwone postanowiły sobie zostać, tak? Chyba nie. Idziecie też. Wszystkie idą. To na to wychodzi, że te pandy najwolniej chodzą. No te pandy to jest po prostu masakra. One tak... One to mają zawsze czas. Pandy to mają... Mogą sobie chodzić tak wolno, jak chcą. No ja, kurczę, takiego czasu nie mam na odcinku, żeby sobie chodzić z nimi. Tutaj musi być prosta piła. Aha. Nie, wy tutaj nie wpadajcie, proszę. Wpadły. Ale wyprowadzimy je, myślę. Biała, chodź tu. Chodź też. Gdzie jest wejście? Tutaj mamy. A te krowy też idą? Nie, krówki nie. Owieczki. Owieczki tutaj, owce tu. Owce. Okej. Ty chodź tu. Nie widzi mnie, chodź, szybko. Twoje koleżanki czekają. Wbijaj. Dobra, cztery będą ok, ponieważ tamta już mogłaby być, po prostu mogłaby nie mieć miejsca. My sobie tutaj poddajemy drewienka. Dwa drzewka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu takie wymagające to było, ok, wychodzimy szybciutko, zabudowujemy, gdzie są płotki, ok, mam.
Dobra, i póki co na ciebie niestety muszę poświęcić. Już tam nie będziemy z nią wchodzić. Boże, co ja zrobiłem? Powiedzcie mi, co ja teraz zrobiłem. Nie mogę teraz drogi tutaj postawić przez jakiś czas. Nie widziałem, że to nie jest łopata po prostu. I po drugiej stronie moglibyśmy też zrobić drugie takie, ale wiecie co? Ja po prostu tutaj postawię parę drzew. Tak o, żeby były dla wyglądu. Całą mączkę kostną już na to zużyję, trudno. Tak, żeby to po prostu jakoś wyglądało, to nasze początkowe zoo. O, tutaj idealnie się takie zrobiło wielkie, bo tutaj jest to przejście. O, tu będzie mega duże, a jednak nie. No i proszę, starczy? Starczy, idealnie starczyło. Dobra, i wygląda to w ten sposób. Póki co takie zoo, takie wiecie, prowizoryczne, zwykłe drzewka. Póki co tylko jeden rodzaj, ale jak będę miał czas, to też posadzę inny rodzaj drzew. I wydaje mi się, że wtedy to będzie budziło bardzo fajne wrażenie. Robiło. Będzie budziło respekt bardziej, chciałem powiedzieć, takie oto skonstruowane zdanie. My sobie tutaj postawiamy jeszcze pochodnie dookoła tego całego budynku, żeby tutaj nam się nic nie działo. Tu już wszędzie są te pochodnie, dobra, chodź, zaprowadzę cię do koleżanek. To będzie bardzo ryzykowne. A nie, nie zaprowadzę cię do koleżanek. No to zaprowadzę cię tak blisko koleżanek, będziesz przed. Po prostu sobie postoisz przed, ok? Myślę, że też ci się spodoba, chodź. No i tutaj nic nie zrobię, bo one tutaj nie wskoczą, ty też. Więc niestety, nic tutaj już wam nie poradzę, moje drogie. Tutaj muszę was zostawić. Tak samo jak ja muszę was zostawić. Na razie na tyle w tym odcineczku. Ściągnę sobie kask, żeby mógł was widzieć w ogóle. Dziękuję wam bardzo za wejście na ten odcineczek. Jeżeli wam się podobało, oczywiście standardowo. Papa, subik. Oczywiście z dzwonkiem, ponieważ będą, moi drodzy, streamy, a będzie teraz dużo streamów, ponieważ będę miał wolne, więc na pewno będę robił bardzo dużo streamów, bardzo często, bardzo dużo, więc ten dzwoneczek się bardzo przydaje. No i to tyle. Narka!